przez pole. Tak chyba nic nie mówi, ten wąż, żeby na to kurwa. Ale wyjebał ślady. Stąd wiózł. Ale pogotowie, wodę mineralną. Ty, pogotowie było czy nie? Byli, ale zabrali kierowcę. Tam się chyba im nic nie stało. A to dwóch dzieciało? No, ponoć z pasażerem był. A to ty jechałeś za nimi? Nie, tutaj już pojechałem tam od Olesna, nie? No. I właśnie patrzę, ten... EKD w rowie, znaczy w rowie, tam poza drogą na boku leży. Tutaj przyjechałem po te palety. No. Ale wyjechał, połamane wszystko. Ale kabina od kierowcy to jest cała, kurwa. O. I piątek trzeba zapierdala. O. Kurde, tak przekoszone. Wystrzał. Wystrzał przedniego. Przedniej opony. Na moich oczach się zestaw wyłożył. Ale to tutaj ten widziałeś jak leciał? No. A to ty pomiędzy nimi jechałeś? Nie, ja stałem już tam, nie? No bo ja przyjechałem tam na załadunek, nie? No. Dobra, idziemy. To był właśnie wypadek dziad transu. Kogo? Dziad transu. Dziad transu? Podeszliśmy na miejsce. Jak to jest z Krzyśkiem, żeśmy sprawdzili opony, no to... Bez, jakie w tej skali były opony z przodu? Gdzie u ciebie? Nie, no to w tamtej. A, w tamtej chujowe. Chujowe. A to ty nagrywasz? No. A czemu? Kurde, coś trzeba nagrywać. I komu to pokażę? Na YouTubie. No, na parking przyjechał z jednej z moich byłych firm, Krzysztof. Ja ty mówię, z przodu opony to muszą być, no kurde, tam chłopie. Nawet u kurczaka nie było takiego dziadostwa z oponami z przodu, nie? Z tyłu łyse, ale z przodu były całe. Z przodu były całe matadory. No wiesz, kawałek dalej leży EKD z kontenerem, ja przyjechałem tutaj na zadany palet. To nie, nie... Nie, nie, jakiś taki starszy, w twoim wieku mniej więcej kierowca, tam widziałem, że był. Tamten leży. Zaraz zobaczymy, co tam u EKD słychać. Jedź ponad 10 leży też, nic tu się nie dzieje. Oj, chłopak, żeś dojebał. Coś kurwa pojebane, że na tak krótkim odcinku dwa zestawy się wyłożyły. O, ten to jeszcze lajtowo z kontenerem, bo tylko na bok fiknął, ale tamta skania z firaną. Ja pierdolę, masakra. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Ślady jeszcze są po tym incydencie.